dzisiaj pełnicie funkcję przewodników rajdu rowerowego. Czy to jest zaszczytna, zacna funkcja, do której przygotowywaliście się? Oczywiście, bardzo cieszymy się z tego faktu, że tutaj współpraca z zamkiem nam się tak pomyślnie układa. Uczestniczymy w imprezach, które organizowane są przez zamek, no i jednocześnie możemy pełnić tą zaszczytną funkcję przewodników po naszym terenie, bo po Parku Krajobrazowym Podlaski Przełombugu. Jest ogromna ilość miejsc, o których nawet turyści jeszcze nie wiedzą? Na pewno, niemniej mamy troszeczkę utrudnione zadanie, ponieważ jeszcze w tym roku obowiązuje ten zakaz przebywania. W związku z tym nie możemy znajdować się w tych najdzikszych miejscach naszego parku. Możemy jedynie poruszać się po miejscowych, tych utartych szlakach, ponieważ są to osoby z zewnątrz. W związku z tym, z uwagi na ten zakaz przebywania, mamy zamiar dotrzeć konkretnie do Gnojna, na Łysą Górę, gdzie rozpoczynamy. Ościera się przepiękny widok na Dolinę Bugu.